Zwycięstwo w Pucharze Polski rekompensuje wam to, że raczej zdobędziecie wicemistrzostwo Polski? Dla mnie to jest ważna rzecz, bo to był taki ostatni rzecz tu w Polsce, co jeszcze nie zdobyłem. Teraz już mam wszystkie te trofea, ale... Jesteś spełniony. Wszystkie spełniony. Mam nadzieję, że następny sezon, że będzie znowu mistrz, po tej trudnej sezonie, ten ostatni sezon był bardzo trudny, a teraz myślę, że tak wracamy do tego, co trzeba tu robić w Legii. A oczywiście kibice, klub, wszyscy my też oczekiwamy trofea. Dzisiaj bardzo ważny. Wiadomo, że mogę mieć do siebie pretensje, bo jednak żaden karny nie został obroniony, natomiast no, Legia wykonywała karne bardzo dobrze. 2 z 5 były uderzone pod poprzeczkę po okienku, natomiast 3 z nich były w środek. Też ciężko mi podjąć decyzję, żeby zostać. Myślę, że przede wszystkim tutaj zaważyło to, że my naprawdę na początku dwójka, bo chwilę graliśmy 4 obrońców, 2 środkowych, później wszedł Majki i graliśmy już 3. Myślę, że to zaważyło, bo tak naprawdę Raków nam jakoś bardzo nie zagrażał, bo tak naprawdę grali sobie, no po prostu grali dookoła, nie do przodu i próbowali tych wrzutek, a my naprawdę byliśmy dzisiaj dobrzy, bo i Majki, i Jędza, i wszystko wybijaliśmy tak naprawdę. Tam nie wiem, Piasecki tam ze 2 strzały oddał, ale chyba niecelne, więc tak naprawdę ich tutaj w tym kontekście, żeśmy ich wyeliminowali, ich dobre atuty. Graliście w 10 przez większość spotkania, nie udało wam się strzelić bramki. Co tak naprawdę piłkarsko nie zagrało w systemie Rakowa w tym meczu? No, ciężko powiedzieć teraz na od razu po meczu. Nie mogliśmy kreować sytuacji. Mieliśmy 2-3 tak 100%, Gutek nie strzelał, później Nowak jeszcze tam miał. Szkoda, myślę, że brakowało nam trochę szczęścia, trochę, nie wiem, po prostu zabrakowało w trzeciej tercji zrobić coś więcej. Wiedzieliśmy już szybko, że tam Ligę Tlenczką będzie wygrywać, ale chcieliśmy jeden pucha w tym roku do Warszawy zdobyć i no, po takim meczu chyba fajne poczucie. Czy to jest profesjonalizm, czy to jest szacunek do przeciwnika, bo każdy chce wygrać, wiadomo, czasami są emocje, jakieś niestosowne zachowania, ale ja uważam, że gdzieś musi być granica, a to dzisiaj zostało przekroczone i taki chyba niesmak jest, no ale to już problem przeciwnika, nie mój. Ale gdzie ta granica najbardziej była przekroczona? Chyba widać było po meczu, nie, co robił zawodnik Legii, tak jest, no i można to otworzyć też z wideo i co się później działo. Look, the most important was our spirit. We fight all team, all staff, all Legia, you know, for the same thing. And in the end we have the luck that we deserve. Of course it's normal, they have more ball, they have more possession, they have more everything, but you know, with 10 players it's not easy also, but we fight. It was not easy also to have, so they don't have big chances to score goals. They have some, of course, it's normal, but in the end, you know, it's really tasty after this hard season. Jestem tego zdania, że jest trzeba zachować klasę i tyle z siebie powiem na ten temat. Ja jestem dumny ze swojego zespołu, że umie przyjąć porażkę i umie pokazać klasę. A to, co robił przeciwnik, to niech to oni skomentują sami. Powiedz mi, czy po tym, jak obroniłeś ten rzut karny, w tym twoim zachowaniu była jakakolwiek prowokacja, że tak no, też poderwali się ludzie z ławki Rakowa, czy po prostu się cieszyłeś, nie myślałeś o tym, żeby, nie wiem, zrobić komuś na złość czy coś? Nie, ja po prostu pokazałem, że karma zawsze wraca i za to, co mówili przed meczem, w trakcie meczu, za to ich zachowanie, spotkała ich po prostu kara i cieszę się, że my wygraliśmy ten mecz i dla nas jest to ważne zwycięstwo, ważny puchar i po prostu się z tego cieszymy, a nie zwracamy uwagi na te ich teraźniejsze zachowanie, gadanie i tak dalej, bo po prostu klasę się ma albo nie. Trochę grałem na tym niższym szczeblu, ale nie pamiętam takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem, gra słów, jakiś trash talk, jakieś emocje, nawet jakieś takie starcia kogutów, to są rzeczy, które się dzieją nawet na najwyższym poziomie.
No ale żeby dopuścić się do rękoczynów dwukrotnie, no to jest to takie nasze przekroczenie granic. Ja powiem tak, ja gratuluję Legii zwycięstwa, ale jeżeli chodzi o ich zachowanie pozaboiskowe i takie jakieś, nie wiem, utarszki, nie wiem co oni to nazywają, jest to słabe po prostu. Gramy na Legii w lidze, Josue schodzi, pokazuje jakieś rzeczy, nie wiem, do ławki, do trenera. To jest sport. Wygrali, gratuluję im. Niech się cieszą. Natomiast trzeba pokazywać też, myślę, że taki respekt, szacunek do drugiej osoby, bo również my walczyliśmy o to trofeum, to jest sport, tak? Wiadomo, że to są emocje, jasne, ale jeżeli to się powtarza enty raz, no to trochę jest coś chyba nie tak, no tak szczerze to trzeba powiedzieć, bo no tak nie powinno być. W szatni było bardzo nerwowo, słyszeliśmy, że tutaj pod szatnią były też jakieś kłótnie i dyskusje. Co tam się w ogóle z twojej perspektywy pod koniec meczu zdarzyło? Bo Filip Mladenowicz na pewno uderzył piłkarza rakowo, do czego się przyznał? Teraz ktoś tam coś mówił, ja w ogóle nie zobaczyłem tu sytuacji. Tam celých 120 minut byl bardzo duże emocje, to jest normalnie przy takim meczu, ale jakiś detailu nie wiem co tam, tylko to jak zrobił Jury ten fal, potem jsem tam tak trzymał Petráška s Josuem, aby ještě kdož nedostal, neotřímal červené kartky. Świadczy to piłkarzu Legii, no to jest Legii problem, nie mój. Ja bym się wstydził po prostu za, mając takiego piłkarza w swoich szeregach. Na szczęście takiego nie ma. Marek Papszun powiedział, że wstydziłby się mieć takiego piłkarza jak Filip Mladenowicz w drużynie. Rozumiesz takie słowa? Ciężko. Nie, to jest tak po takim meczu takie duże emocje, myślę, że lepiej gadać jutro coś z głodną głową, bo to teraz to nie ma sensu coś gadać. Czy ja bym się nie wstydził, bo ja bym był dumny z tego, co on prezentuje na boisku. No, to, co zrobił poza boiskiem, to na pewno jest karygodne, ale ja uważam, że jakby przemyśleli tę sytuację, to myślę, że takiego wahadłowego każdy by chciał mieć w tej lidze, w drużynie, więc takie słowa troszeczkę są na wyrost. No wiadomo, że Mladen zareagował źle, to na pewno będzie ukarany za to, ale no, takich słów w życiu bym nie użył, bo tak jak mówię, to jest świetny zawodnik i bardzo dużo daje Legii. It's a final, it's normal to have this kind of emotions, kind of adrenaline. You cannot control everything. It's difficult to control. Everyone want to win. Rakov want to win, we want to win, you know, but like I said, I must to say this again because they are a strong team. It's not easy to play against them. They are really a strong team. They have quality players, and it's more tasty because of that, because of what we are doing after one hard season that was last season for us. You know, was one of the targets in the beginning of the season, and you achieve. Nie ustawiliście się po meczu do Szpalera, w momencie, kiedy Legia dostawała trofeum. Dlaczego? Byliście aż tak sprowokowani? No tak, wszyscy widzieliście, co się działo po tych żółtych karnych. To zachowanie to jest... Nie mam słów, to jak to oceniać, opisać, nie wiem. To... Myśmy swoje widzieli, a jakbyś miał streścić tą sytuację, co ty widziałeś z boiska? No poszedłem od razu do Mateusza ucieszyć go, bo nie chciał karny. Oczywiście... I potem no, długi tam krzyczał, że Mladenowicz pobiegał do niego i lokciem go uderzył w twarz. I później jeszcze biegał do naszej ławce i tam coś pokazał też, co nie mogę tutaj powiedzieć, więc dziwnie. Później też do Carlosa pobiegli on i Ribeiro i też uderzyli go, więc Carlos dostał czerwone kartkę, ale mówił, że nikogo nie dotknął. Cała drużyna Rakowa, cała ławka, oni strasznie emocjonalnie reagują na tej ławce, co tam się nie działo. To już było w Warszawie na meczu, że co tam, jakaś stykowa sytuacja, oni wszyscy wyskakiwali do sędziego, do naszej ławki, coś tam prowokowali. No i się było identycznie, tam od pierwszej minuty już tam cała ławka wyskakiwała. Ja rozumiem, że może trener gdzieś tam reagować, kierownik drużyny, ale nie cała ławka i od razu naskakuje na ten. Tutaj muszę cię spytać o jeszcze jedną rzecz, o Szpaler, którego nie zrobiliście. Wspominasz o klasie po porażce, ja tego nie podważam, ale jednak... Naprawdę coś się musiało takiego zdarzyć, jeśli nie stanęliście do Szpaleru w momencie, kiedy Legia odbierała trofeum? Myślę, że sam pan sobie odpowiedział na to pytanie. Po prostu po takim zachowaniu nie da się zrobić Szpaleru. Nie da się po prostu.
What about your future in Legia? Let's see, you know. Now I enjoy with the cup. Like I said, yesterday in the press conference they asked me, I said that I will decide after the cup, but I didn't say the day. I didn't say the day, you know. No, I will sit with with my wife. She are here. I will sit with my wife. I'm really happy here. This is the most important thing. I'm happy with the guys, with all the staff, with the whole club, in the city also, you know. But this decision must to be as a family, because I'm here alone, and sometimes, you know, it's not easy to be alone without my wife and my daughter. So I think it's part of my decision. It will be also family decision. Yeah. Yeah, it must to be, you know, because if we are winning every game, it's easy to live alone. But when you are losing or when you are draw in this club, it's difficult to arrive at home and you don't have anyone to speak. You know, and for example, I'm this kind of guy, when I lose, I hate to lose. And if I lose, I cannot speak with my wife or my daughter on the phone. So, you know, it's kind of personality that I have, they know, you know, but I will sit with them and we will decide also with the club. The club will be the also, you know, we must to speak. My agent will speak with them. They will speak with my agent. And but the really thing it's I'm really happy here, so Legia grała w 10, czyli graliście w przewadze przez większość meczu. Dominowaliście Legię, nie udało wam się strzelić bramki. Rzadko wam się to zdarza w tym sezonie. Co nie zagrało w kwestii czysto piłkarskiej, takiej systemowej? Myślę, że stworzyliśmy sobie sytuację, ale po prostu tam czegoś brakowało i mówię, świetna seria za nami. Jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Tworzymy historię cały czas tego klubu i za chwilę będziemy mieli kolejną okazję, żeby nową historię stworzyć. Mój obrazek tego finału to jest absolutnie wyluzowany, spokojny i szczęśliwy Josue z Pucharem Polski w ręku. Ma w sobie taki sznyt takiego portugalskiego troszeczkę zawodiaki, cwaniaczka, a zarazem świetnego piłkarza, który w tym meczu nie mógł pokazać pełni swojego potencjału, bo finał Pucharu Polski był po prostu bardzo słabym piłkarsko spotkaniem. No nie tylko on nie pokazał swoich możliwości, no tak samo z drugiej strony i Iwi Lopez, który wrócił po kontuzji, ale też na pewno zagrał bardzo słabo. Ja po tym finale widzę wzajemne pretensje jednych i drugich zawodników gadających na siebie nawzajem. Pewnie też doszło do różnych spięć na ławkach rezerwowych. Wiemy, że to, co działo się na murawie, przyniosło się też do tunelu między szatniami. Więc no, emocji było bardzo dużo, złych emocji. Na to, co zrobił Filip Mladenowicz, po prostu są nagrania. On uderzył trzech zawodników Rakowa Częstochowa i to jest fakt. To jest absolutnie karygodne zachowanie Filipa Mladenowicza. Trudno znaleźć na to jakiekolwiek wytłumaczenie. Część ludzi przekonywała, że on został przez jednego z piłkarzy Rakowa kopnięty czy też podcięty i to go na tyle zdenerwowało, ale to też go nie tłumaczy. Co więcej, nawet piłkarze Legii, na przykład Rafał Augustyniak, wspominali, że no to jest zachowanie karygodne i dla Mladenowicza po prostu nie ma usprawiedliwień. Znamy go, wiemy, że to jest człowiek, który ma bardzo gorącą taką bałkańską krew. Kiedyś dostawał bardzo dużo żółtych kartek, no ale to jest akurat zachowanie absolutnie kompromitujące, dla którego nie można w żaden sposób znaleźć usprawiedliwienia, choć odnoszę takie wrażenie, że między oboma zespołami bardzo iskrzyło, bo piłkarze Legii wspominali o tym, że sztab Rakowa ma to do siebie, że na każdą styczną sytuację reaguje w sposób absolutnie nerwowy. Bardzo nerwowy. Tak, no było to widać. Mieliśmy też absolutnie niesamowitą sytuację. Ja sobie nie przypominam w ostatnich latach takiej akcji, żeby sędzia główny przerywał mecz, zbiegał do linii bocznej i musiał godzić dwóch trenerów, no bo tak to de facto wyglądało. Doszło do spięcia między Kostą Runiejczem i Markiem Papszunem. To było bardzo dziwne zachowania. Ja napisałem o tym tekst na weszło.com, że no, ta nerwowa atmosfera między ławkami panowała w zasadzie przez cały mecz. W drugiej połowie było troszeczkę spokojniej, ale to wszystko wróciło ze zdwojoną siłą w dogrywce. No, Legia okazała się lepsza o ten jeden rzut karny, ale też trzeba Legii oddać, że potrafiła się skutecznie bronić grając w dziesiątkę w zasadzie przez cały mecz. Tak, na dosłownie 10-20 sekund przed początkiem serii rzutów karnych Kacper Tobiasz, w momencie kiedy okazało się, że karne będą egzekwowane przy sektorze kibiców Rakowa, podszedł
tak z 2-3 kroki w stronę sektora Legii i pokazał, żeby cały stadion skandował jego nazwisko, czy też kibicował Legii. I faktycznie ta przewaga kibiców Legii mogła spętać piłkarzom Rakowa nogi przy karnych. Nie spętała, bo trafili 5-6 karnych. I trochę zabawne, że akurat tego ostatniego karnego nie trafił Wdowiak, który jest znany z tego, że raczej w Pucharach Polski trafia absolutnie wszystko, szczególnie w kluczowych momentach. Ale ja najbardziej chyba żałuję tego, że nie rozmawiamy po tym finale o piłce nożnej, bo ta piłka nożna zginęła w tym zgiełku i takiej ogólnej nerwowości. No najpierw była ta afera z tym, czy kibice wejdą na trybuny z oprawą, czy nie. Okazało się, że weszli. I fajnie, że w końcu to miało należytą oprawę. Miało nie być rac, a były. Mnie to już trochę śmieszy, to udawanie, że tych rac nie będzie i tak dalej. Po prostu PZPN, nie wiem, wspólnie pewnie ze służbami powinny dogadać się, żeby to w jakiś zorganizowany sposób te racowiska przedstawiać na Pucharze Polski. Zrobiła się z tego już jakaś tradycja. No faktycznie, tej mało piłki w piłce było. Dużo emocji, dużo nerwów, przepychanek, brutalności, no, skrajne głupoty, bo tak trzeba też nazwać to, co zrobił Mladenowicz, chamstwa. Jestem w ogóle ciekawy, na jak długo zostanie zawieszony Filip Mladenowicz, bo jeżeli chodzi o takie chamskie zachowania w ostatnich latach, no to wszyscy pamiętamy pewnie zachowanie Nowikowasa, zachowanie Sławomira Peszko względem Arvidasa Nowikowasa. Wtedy Peszko pauzował bodajże 11 spotkań. No to myślę, że tutaj poprzeczka powędruje troszkę chyba wyżej. I jeżeli PZPN naprawdę przeanalizuje tą sprawę, a pamiętajmy też, że na Stadionie Narodowym nie są tylko kamery telewizyjne, są też wewnętrzne kamery Stadionu Narodowego, na których wszystko na 100% będzie widoczne, no to Mladenowicz może pauzować dobrych kilkanaście spotkań. Tak. Czekaliśmy na niego długo w strefie mieszanej. Ostatecznie nie doczekaliśmy się na Filipa Mladenowicza, także nie wytłumaczył się ze zdarzeń tamtego dnia. Oczywiście pytaliśmy o to zdarzenie, ale odnoszę takie wrażenie, że w tej aurze skandalu ginie trochę fakt, że Legia niesamowicie odbudowała się po poprzednim sezonie, po sezonie tragicznym, po sezonie, kiedy zimowała na przedostatnim miejscu, po sezonie, kiedy musiała aż dwukrotnie zmieniać trenera i razem prowadziło ją trzech trenerów, po sezonie, kiedy kibice już byli tak źli, że potrafili wyrzeć się do autokaru i zaatakować fizycznie piłkarza. Tu nagle okazuje się, że ma najwyższą frekwencję w lidze, kapitalną atmosferę potrafi stworzyć kibice podczas finału Pucharu Polski, a drużyna pod wodzą Kosty Runiejcia potrafi w naprawdę dobry, planowy i systemowy sposób bronić się przed Rakowem w 10 przez, no ile, przez 110 minut, nawet no, pewnie wraz z doliczonym czasem gry ze 120 spokojnie. I naprawdę Legia zagrała przyzwoity mecz w obronie, nawet bardzo dobry pewnie w obronie. I Josue na przykład o tym fajnie powiedział, że przeciw Rakowowi bardzo trudno gra się w 11, a co dopiero w 10. No to prawda, ale też trzeba powiedzieć, że Raków bardzo źle grał w 11 przeciwko 10 legionistom. Ta gra była bardzo monotonna, schematyczna, to było podawanie do boku, szukanie jakichś dośrodkowań. No okrągło, tak. Tak, granie po obwodzie. Nie było tam elementu zaskoczenia. Nie było też strzałów z dystansu, co mnie bardzo dziwiło, no bo Legia w pewnym momencie bywały takie akcje, w których stali po prostu w 10 we własnym polu karnym. Gutkowski też marnował swoje sytuacje. No to klasyk. Czyli robił to, do czego przyzwyczaił też w Ekstraklasie. No, Raków trochę przegrał to spotkanie na własne życzenie finalnie, tak? Mimo że to były rzuty karne, ale w regulaminowym czasie gry i to też przyznał na konferencji prasowej trener Marek Paprzon, że on ma sobie na przykład trochę do zarzucenia, jeżeli chodzi o zarządzanie zmianami, że mógł to wszystko inaczej troszkę poustawiać. Dla Marka Paprzona na pewno to będzie pewien niedosyt, że w tym ostatnim sezonie, kiedy prowadzi po 7 latach Raków Częstochowa, nie będzie tego dubletu. To jakaś taka wyrwa pewnie w tym całym globalnie sukcesie, jaki stworzył Marek Paprzon. No bo umówmy się, Raków Częstochowa, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć teraz, żeby w tych 4 najbliższych kolejkach drużyna nie zdobyła chociażby jednego punktu. Zostanie Raków mistrzem Polski, ale na pewno taki niedosyt związany z tym, że nie będzie dubletu
no, w Częstochowie zaistnieje. Cieszę się za to Kosta Runiajić, który zdobył swoje pierwsze trofeum w karierze trenerskiej i pierwsze trofeum w Polsce. Wreszcie dopełnił swój obraz bardzo dobrego trenera. Cieszy się Kacper Tobiasz, którego wartość rośnie, ale rośnie też jego pozycję legendy w Legii Warszawa, bo za 15 czy za 17 lat fajnie byłoby, gdyby mógł powiedzieć o sobie to samo, co powiedział sobie Artur Borus, że jestem legendą i nawet się tego nie muszę wstydzić powiedzieć. I Kacper Tobiasz sobie na taką pozycję pracuje. Legia Warszawa zdobywa trofeum, zdobywa Puchar Polski. A powiem ci a propos Kacpra Tobiasza, miałem okazję chwilę na Legia Twitter porozmawiać z Kostą Runiajiczem i on powiedział, że on rozumie jakby wszystkie okoliczności, że klub potrzebuje pieniędzy ze sprzedaży zawodników, ale on gdyby miał decydować o tym, czy Kacper Tobiasz miałby odejść latem, to powiedział, że według niego Kacper potrzebuje jeszcze jednego sezonu pełnego, takiego z europejskimi pucharami, żeby grał w nich, żeby się sprawdził, żeby faktycznie pojawił się klub, który położy za niego 8, 9, 10 milionów euro. Ale potencjał ma niewątpliwie bardzo duży. Potencjał ma też Legia Warszawa względem swojej przyszłości, bo zdaje się odbudowywać. I potencjał ma Raków Częstochowa, który mimo tego, że przegrał Puchar Polski, to zdobędzie mistrzostwo. A te obie drużyny będą reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Także życzymy im przynajmniej takiego sezonu jak Lech Poznań.